Od przemarszu uczestników przy dźwiękach orkiestry dętej OSP i Skrzynia rozpoczęły się w niedzielę 4 września 17 powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w Jasienicy Rosielnej. Ich organizatorami byli starosta brzozowski, komendant powiatowy PSP w Brzozowie, zarząd oddziału powiatowego ZOSP RP w Brzozowie oraz gospodarz wójt gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek. Jest mi niezmiernie miło, że to właśnie w gminie Jasienica Rosielna odbywają się w dniu dzisiejszym 17 powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Zawody rozgrywane są o Puchar Starosty Brzozowskiego. Biorą udział tutaj drużyny z powiatu brzozowskiego i oczywiście z wszystkich gmin naszego powiatu, łącznie 21 drużyn. No, ja się bardzo cieszę, że również i nasze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej biorą udział w tych zawodach. My tutaj na terenie gminy Jasienica Rosielna mamy 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, z czego 2 należą do krajowego systemu, więc jest to blizna Jasienica, więc tym bardziej się tym chlubimy. Dopingujemy tutaj wszystkim drużynom. Bardzo się cieszymy, że w ten piękny, słoneczny dzień mogliśmy się tutaj spotkać i to z okazji właśnie rozgrywanych tutaj powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. Na terenie powiatu brzozowskiego działa łącznie 47 jednostek ochotniczych straży pożarnych, aż 19 z nich znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Starosta Zygmunt Błasz podkreślił rolę jednostek OSP w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Mają bardzo ważną rolę do spełnienia, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie brakuje, że tak powiem, sił i środków Państwowej Straży Pożarnej. Myślę tutaj w sytuacjach kryzysowych, jakichś burzach, czy nawałnicach, czy powodzi, to wtedy właśnie ochotnicy wspierają Państwową Straż, ale również podczas pożarów też dysponowane są jednostki OSP, które wspomagają Straż Zawodową. Ostatecznie w rywalizacji sportowo-pożarniczej w tym roku w powiecie brzozowskim najlepsze okazały się drużyny OSP Jabłonica Polska w kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców. Do niespodzianki doszło wśród seniorów. Zarówno w grupie kobiet, jak i członków czynnych zwyciężyli reprezentanci gminy Jasienica Rosielna, czyli drużyny OSP z Bliznego.